Kuba, ty jesteś fanem pana Hołowni? Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, który nie ma od 18 lat telewizora. No, ale w związku z czym masz internet. Nie mówisz mi, że nie śledzisz. No dobrze. Robię wstęp do odpowiedzi na pytanie. W związku z tym znaczna część tych ekscytujących grepsów mi umyka, ale ponieważ wcześniej w ogóle z powodu nieposiadania telewizora, to prawie w ogóle nie wiedziałem o tym, że Sejm w Polsce istnieje, to teraz słyszę o tym, że istnieje, co oznacza, że jakaś praca ze strony pana marszałka jest wykonywana, ale rzeczywiście no, jest takie niebezpieczeństwo, że grepsiarstwo po prostu zacznie wszystkim wychodzić bokiem. No to jest przede wszystkim pytanie o zdolności do samoograniczania się kogoś, kto nie ma mimo wszystko doświadczenia w takiej polityce codziennej, tak? Znaczy, przecież znamy Szymona Hołownię jako dziennikarza, sam się zetknąłem z nim kiedyś gdzieś w jakiejś redakcji i pamiętam go jako człowieka, powiedziałbym, mocno nadaktywnego w każdej możliwej kwestii, ale no to było wiele lat temu, to było prawie 20 lat temu, on był wtedy, jak sobie później uświadomiłem i się dowiedziałem, ile on ma lat, to byłem zaskoczony, bo to oznaczało, że poznałem go jako bardzo naprawdę młodego człowieka, a sprawiał wrażenie, jakby już przynajmniej ze 20 lat pracował w kilku zawodach. Więc to jest pewnie i zaleta, ale też i jakieś poważne obciążenie, bo tego typu ludzie no, mają też skłonności do tego, żeby się zapędzić i uwierzyć we własną wspaniałość. No, to jest coś, co może się mu odbić czkawką.